Melania jest bardzo zdenerwowana przed spotkaniem z rodzicami Kacpra. Zależy jej, żeby zrobić na nich dobre wrażenie. O, mamo, tato, to jest właśnie... Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Mela, cześć, Mela, dzień dobry. Cześć. Ja przepraszam za spóźnienie, ale ja musiałam skoczyć do biblioteki. Ale nic się nie stało. Bardzo miło nam ciebie poznać. To przyjemność po moim spotkaniu. Kochanie, zamówiłem twój ulubiony makaron. Znakomicie, dziękuję. Widzę, że interesujesz się teatrem. Oj, tak, a przede wszystkim to historią teatru. I właśnie tym zajmujesz się na co dzień? Ale zajmuję się różnymi rzeczami. A ty studiujesz czy pracujesz? I to, i to. Ale tak naprawdę teatr to całe moje życie. A ty często bywasz w krakowskich teatrach? Tak, ja chodzę po kilka razy na ten sam spektakl, niektóre nawet znam na pamięć. Proszę, dziewczyna z pasją. A państwo pewnie żałują, że się wyprowadzili z Krakowa. Tutaj jest mnóstwo teatrów, galerii, muzeów, no, stolica kultury. Przepraszam, poprosimy wodę. Tak już w sumie to... Dobrze no, w Zielonej Górze. A w Zielonej Górze jest jakiś teatr? Bo jak coś to my z Kacprem chętnie... Kochanie, ten... przepraszam, pokażesz mi, gdzie jest toaleta, bo zapomniałam. Przepraszam na chwilę, powrócimy za momencik. Dziękuję. Nie, no wiadomo, że tak. No proszę cię, poczekaj, zadzwonię do ciebie. Mela, jak ty wyglądasz na milion dolarów? No właśnie tak, dziewczyno, powinnaś chodzić. Klasa i szyka, nie wiesz, te twoje szmaty kolorowe, no. Pokaż mi się. Oj, oprawki pięknie, bomba. Naprawdę super. Prawda, Kacper? No tak, tak. Tak powinnaś chodzić. Dziękuję.